Witajcie, Foldermaniacy. I po raz pierwszy witam serdecznie na kanale także Fixed Maniaków. Startujemy z nowym cyklem filmowym i nie ukrywam, że zrobi się trochę sztywno. Lecimy z intro. Pomysł na stworzenie Foldermani na sztywno pojawił się z dwóch powodów. Po pierwsze, sam potrzebowałem noża, który pomoże mi chociażby w ogrodzie, albo także na działce, czy na kampingu i zniesie więcej niż moje ukochane foldery. A po drugie, mam świadomość, że wielu z Was nie ogranicza się tylko do składaków. Chętnie ogląda, posiada i używa fixedów, więc pomyślałem, że podzielę się z Wami także moimi przemyśleniami na temat tego rodzaju ostrości. Charakter filmów będzie nieco inny niż tych o folderach. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jak zawsze zachęcam do subskrypcji, pomoże to w rozwoju kanału. To co? Zaczynamy! I na pierwszy ogień idzie właśnie odpowiedź na moją potrzebę. To był pierwszy nabytek. Oczywiście miałem już wcześniej noże z głownią stałą, ale mówimy o tych nowożytnych czasach, kiedy na powrót zainteresowałem się nożami z głowną stałą. BPS Knives HK5 to ten model. Ukraiński producent noży bardzo przystępnych cenowo. I co najbardziej podoba mi się akurat w tych nożach, to możliwość kustomizacji. Sami możemy zmieniać, ulepszać, usprawniać sobie narzędzie, którego używamy. Numerki zostawiam, tak jak w przypadku folderów. Długość całkowita to 250 mm, głownia ma 130 mm długości, około 3 mm grubości, a waga noża bez pochwy to 155 g i z pochwą około 225. Ukraiński producent, tak jak wspomniałem, przystępne cenowo noże, bo od takich zacząłem, nie wiem, czy wkręcę się w temat fixedów tak samo jak w temat folderów. Zobaczymy. Głownia długa, ta 130 mm głownia clip point, bo mamy tu przełamanie na grzbiecie, wykonana została w tym przypadku ze stali węglowej 1066. Widać? Nie wiem. Czyli węglówka, ale mamy możliwość zakupu tego noża także w stali nierdzewnej. Z tego co kojarzę, jest to 5CR13 MOV. No, dla mnie wybór był oczywisty. Akurat tego typu narzędzie musiało być w całkiem przyjemnej węglówce. Szlif skandynawski, w pełni skandynawski. Mój już mocno sfatygowany, jak widać, bo był ostrzony w warunkach polowych, ale też mocno go używałem, bo właśnie do tego potrzebowałem takiego noża. Ciął gałęzie, rąbał drewno, oczywiście pomagał na ognisku, robił też jedzenie. W związku z czym wszystkiego po trochu, wszystkiego tego, do czego właśnie został stworzony, i robił to naprawdę bardzo dobrze. W dodatku ergonomicznie bardzo mi pasuje to podcięcie pod palce. Akurat moja dłoń ląduje tutaj idealnie, kciuk akurat wpasowuje się w to lekkie zagłębienie na grzbiecie, w związku z czym no, naprawdę jest przyjemnie. Co prawda ja swój nóż już delikatnie zmodyfikowałem, on nie wygląda tak, kiedy przychodzi do Was nowy. Ja sobie rękojeść lekko przyprażyłem, żeby ją ściemnić, i wypolerowałem tak, żeby nie miała żadnych nierówności, bo w przypadku noża fabrycznie nowego, ona nie jest tak gładziusieńka jak teraz w moim egzemplarzu. Full tank konstrukcja, w związku z czym ta najmocniejsza z wszystkich. Okładki przykręcane na dwóch śrubach, w związku z czym bez problemu możecie je odkręcić, obrobić sobie albo zmienić, stworzyć własne. Bardzo fajna opcja. Młotek, zbijak zakończony otworem na parakord, jakąś linkę po to, żeby nóż łatwiej było wyciągać z pochwy, albo żeby zabezpieczyć sobie chwyt w momencie, w którym robicie jakieś, wykonujecie jakieś cięższe prace, kiedy nóż może wyskoczyć z dłoni. Fajnie jest
zrobić sobie coś takiego jako dodatkowe zabezpieczenie. Powiem szczerze, że bardzo dobrze odżywa mi się tego noża, zwłaszcza w drewnie. On naprawdę bardzo fajnie się sprawdza. Ta stal nie będzie trzymać jakoś ekstremalnie długo ostrości, ale też bardzo łatwo się ostrzy i ostrzy się do poziomu golenia. Spróbuję Wam zademonstrować to bez wcześniejszych testów, czy on ciągle jest tak ostry, jak mi się wydawało. No, gdzieś mi tu chwyta, ale ja go ciągle używam. Tak czy owak jest naprawdę nieźle, mimo już trochę zniszczonej tej krawędzi, czy tego szlifu. Będę go musiał jeszcze sobie mocniej podostrzyć, ale i tak jest dobrze. Nóż przychodzi do nas w skórzanej pochwie, wykonanej z naprawdę dobrej jakościowo grubej skóry, z takimi jasnymi szwami i pinem, właściwie kilkoma, oraz danglerem. Chyba najfajniejsza forma noszenia tego typu noży. No, nóż jest na tyle duży, że nie wyobrażam sobie, żeby albo sterczał mi gdzieś nad paskiem, albo nosić go w poziomie, no bo to jednak 250 mm długości, plus pewnie tu kwestia wystającej pochwy, więc pod 300 już by wychodziło. 30 cm w poziomie, niefajnie. Pokażę Wam, jak ten nóż się nosi i przejdziemy w plener. No, jesteśmy w plenerze. Bardzo stare drewno, sezonowane, bardzo suche. Nie wiem, piórka, tak to nazywają bushcraftowcy. No, w każdym bądź razie ciosanie takich drobnych piór z twardego, suchego drewna nie stanowi żadnego problemu. I bez problemu też można tworzyć wióry. Zaostrzenie patyka na kiełbasę, na ognisko, nic bardziej prostego, bardzo dobrze sobie radzi, ale z tym zadaniem to radzi sobie chyba każdy ostry nóż. Fajnie by było, gdybym trafił, ale patrzenie przez kamerę nie ułatwia takiego ciupania. No i rąbiemy to twarde drewno. Też bez problemu nóż daje sobie radę i możecie mi wierzyć lub nie, ale nie ostrzyłem tego noża przez cały okres trwania tych testów. Gdyby komuś przyszedł pomysł na stworzenie jakiejś dzidy na grubego zwierza, to też da się to zrobić. O tak. Gotowe. No i po wszystkim test pomidorka. Kroimy bez najmniejszego oporu i bez miażdżenia miąższu. Nóż bardzo ładnie kroi. Oczywiście spróbujemy też na winogronku. Idealnie. Nie podostrzany po drewnie. Nic. Tyle. Podsumujmy zatem. BPS HK5 to naprawdę porządny kawał narzędzia. Nie jest to nóż do oglądania, do zabawy, klikania, tylko narzędzie, które zrobi robotę i nie trzeba się bać go używać. Oczywiście trochę się porysuje, trzeba będzie podostrzyć, ale naprawdę się sprawdza. W dodatku jest niedrogi, w związku z czym nie szkoda używać. Tyle ode mnie w pierwszym filmie Foldermani na sztywno i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się.